Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Funny Hunter 22. Jak widzicie, dzisiaj żniwa. Tutaj Lizard Colossus robi robotę. To jest mój nowy kombajn. Już mam 10 ton w zbiorniku. Wiem, że on jest nierealną pojemnością. Prędkością w sumie też trochę, ale to tam już nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że działamy. Tutaj stoi mój żółty Big Boot. Dzisiaj na live będę sobie ogarniał sobie tego save'a. Znaczy, no jakby już ten odcinek oglądacie, to ten live odbył się w piątek. Właśnie dlatego trochę źle tutaj jest ustawione to. Dobra, sprawa wygląda tak, że kosimy słonecznik na 3 kombajny. Znaczy, na 3 moje kombajny koszą, o tak. A ja koszę czwartym tutaj soję, bo tylko jedno pole soi. Nie, dwa pola, przepraszam, były. Bo jeszcze pole numer 1 było. No, a lambdy wyglądają tak, nic nie dokupiłem, nic nie sprzedałem. Tylko, tak jak liczyłem, chyba krótowi mówiłem, to chyba 8 pól mi zostało do tego, co zaliczyłem. 8 albo 7 pól do kupienia. No to tam jest dosłownie 2 sezony, nie? Bo w jednym wszystko chcę wykupić. Także myślę, że tutaj ten land będzie połączony już teraz po żniwach. Na live to stworzę te pole. Tutaj pomyślę, czy to połączyć, czy nie jeszcze. Ale chyba nie, bo nie musi być jeszcze odcinek zwalony, więc tutaj musimy na razie zostać. A to może być stworzone. No i tutaj to będzie połączone. I to chyba wszystko z tych pól. Bo więcej nic nie kupowałem. Tak naprawdę to tylko tutaj jest taka długa, ten czwórka została nie kupiona, no ale trudno. Kiedyś będzie kupiona. Tutaj obok chyba ten słonecznik też będę kosił, bo to nowe pole, to wiecie. Chcę trochę nowości wprowadzić na kanał. No bo ja mówię, do końca stycznia chcę skończyć nagrywać Holder. I to się na pewno uda. Już teraz widzę, że mi się to uda. Tylko, że teraz będę musiał bardzo dużo siedzieć na tym sejwie, no ale... No w tydzień może nie, ale do końca... Myślę, że do końca miesiąca uda mi się to na 100% ogarnąć. Nawet nie ma innej opcji. Musi się udać. No trochę dzisiaj Lizardem tylko będę jechał tym Colossusem, no ale trudno. No ale przynajmniej pokażę wam, jak to idzie od początku do końca. 4 kombajny na serii, to już robota idzie, nie? Coś czuję, że na tym baleronie to będę chyba za 3 godziny siedział. Ale słuchajcie, ja wolę sobie na live posiedzieć 3 godziny niż poza odcinkiem. Tylko, że wiadomo, że poza odcinkiem mogę sobie oglądać inne rzeczy, tak? Na przykład serię od biedaka do kozaka sobie odrabiać. Ten odcinek jest dopiero na poniedziałek, więc... Dobra, tam się sypie, tam się też próbuje sypać. Spadają procenty? Powinno już spadać, więc zaraz... Dobra, niech ona się wysypuje, ale klas nie bardzo. O dobra, klas teraz się zaczął sypać. Gender się wysypał, za 8 minut będzie miał koniec, więc kolejne pole będzie kosił. Tak, puściłem ich... Wypożyczyłem im 2 przystawki. No i dla mnie trzecia. Dla Lizarda będzie trzecia. Wypożyczyłem 3 przystawki do słonecznika i jedną tą do kukurydzy, co kupiłem, no to ona sobie jest do żądira, tak? Bo chyba sobie na wiosnę zasieję jedno pole kukurydzy jakieś takie, żeby sobie tylko zrobić odcinek, nie? Pod odcinek. Tylko właśnie nie wiem, jakie pole. Takie dość dużawe najlepiej, jeszcze takie średnie w sumie, nie? Może tutaj zawalę kukurydzę. Tylko nie, to duży kawałek, znaczy nie duży kawałek, tylko prosty kawałek. Tak trochę nudno, nie? Może na tym nowym kawałku, o tutaj na tym nowym kawałku mamy sobie kukurydzę. To będzie dobry pomysł. Bo kiszonki nie potrzebuję, bo mam tyle tej... Tyle mam tej... Jak to się nazywa? A, tyle mam tego TMR-u, że ja nie potrzebuję. No zobaczcie, no mam ponad 4 miliony TMR-u. Tutaj sobie produkcję oleju włączyłem. Niech sobie świeci.
Od razu, żeby się wszystko przerabiało. O, proszę. Dobra. Ja muszę sobie odblokować ten. Ubrania, żeby się robiły dalej, no bo ubrania są najważniejsze. Bo to jest mój główny pieniądz. Patrz, nawet nie. Nie zwróciłem na to uwagi, że jest pełno. Dobra, jadą dalej już. Ja po prostu muszę wszystko wyjąć. Bo na live będzie prawdopodobnie do listopada przebijany. Jeżeli się uda. Bo w listopadzie trzeba bawełnę zbierać, nie? A to musi być do listopada przewinięte. Jednak bawełna rośnie o jeden miesiąc dłużej niż słonecznik. Nawet nie wiedziałem, ale już wiem. Dwie palety na raz wyciągam przez przypadek. Przez to, że się zrozbiła, a ja ciągnę tamtą z tyłu paletę, nie? Więc spoko, spoko. Ile tych ubrań jeszcze tam jest do cholery? Dwie palety jeszcze powinny wyjść. No i koniec. Skończyło się. I tutaj leżą grube pieniądze w tym miejscu. A bardziej stoją niż leżą. Dobra, jeszcze trzeba przyczepy skontrolować. Tu jest połowa. Tutaj to nie patrzę, bo to dopiero dwa zbiorniki byli. I tutaj trzeba skontrolować. Tutaj też były dwa zbiorniki, więc... Tutaj chyba jak zacznę te pole obok kości, to pojadę już wysypać sobie ten olej. Znaczy olej, ten rzepak. Ta! Słonecznik. Dobra, to za 2 minuty powinno być koniec. No to niby 3,5 pisze, ale... No, co nie może być, bo on tam będzie trochę kręcił to akurat. No, Lizard tutaj zapierdziela, jak widać. Lizard to jest Lizard. No bo jak to woli jaszczurka. 3% już jest w zbiorniku, więc... Jest bardzo ciężko, żeby ten zbiornik zapełnić, nie? Ale nie wiem, czy się da go w ogóle zapełnić. Znaczy, no da się, ale... Trochę koszenia jest. Trochę kaszenia wymaga. Muszę się niestety do zera zatrzymać, bo ten komór ma takie przyspieszenie, że... on by tutaj powyrywał wszystko. Ten keder już jest skręcony. Tak, bo jest skręcony, bo on był na 17 ustawiony standardowo. A ja go skręciłem plus 10. Więc tak to sobie wygląda. A YouTube Studio jak wygląda? YouTube Studio wygląda tak. No i że 71 z tego odcinka, z tego 104, no nie, nawet spoko to wygląda. Ja tym mówię, że on tak ma dzikie przyspieszenie, że muszę tutaj dosłownie to zaraz zatrzymywać. O, proszę. Ktoś taki odcinek obejrzał. Tutaj też było dużo, nie? 326, no. Mówię, zobacz jak to z tym live'em dzisiaj wyjdzie. Na pewno będzie, ale... W sumie została mi godzina. Więc dobra, ten odcinek przedłuży na maksa, jak się da. Zrobię może 50 minut odcinka, bo tutaj jednak trochę tego słonecznika mam do skoszenia, nie? Bo raz, dwa, trzy pola chcę skosić. Te trzy pola, bo to są nowe pola i tych ani razu nie pokazałem pól. Po prostu pokazałem, jak kupuję. 19 też kupiłem na ostatnim odcinku. Tutaj to tam nic się nie zmieniło, tylko 13 jest dołączona. Gdzie dzisiaj w sumie wszystko w jednym miejscu się będzie działo tutaj, w tej części mapy. A promocje są takie. W sumie ja sam nie wiedziałem, jakie są promocje, bo nie sprawdzałem. Na save jest 190 godzin, czy tam prawie 190, 186 dokładnie. Lata gry 20, no zgadza się, zgadza się. Baloty 36? Jakie baloty? A, to chyba o bawełnę chodzi.
A tak to wygląda sobie, nie? 53 tony już. 52, sorry. 52 razy 4, no, no to już ponad 200 tysięcy jest, nie? A to piechotą mi chodzi. Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, to ten Lizard Colossus to jest po prostu przerobiony Class Lexen na 8900 i tyle. On jest oczywiście na modhubie. On jest przerobiony, ma... Znaczy przerobiony, no, głównie parametry ma przerobione, tak? No i tam gąsienice i koła można sobie dołożyć. Tak to jest czysty model klasa. No i tam parę silników ma więcej. Bo w sumie w klasie to nie, nie wiem, czy mogę nawet silnik wybrać sobie. Chyba nie można w oryginalnym. No, ale fajne takie kolory. Znaczy te kolory, które sam sobie dobierałem, jakby ktoś pytał. Teraz trzeba puścić dalej do tej Lizardy, dzika niech sobie kosi. Może te 2-3 przejazdy zrobi. A ja tutaj kolegę za rów muszę puścić. Znaczy za rów. No bo grałem na wiemorze i mi ten rów teraz w łeb chodzi. Tutaj oczywiście za drogę. Tutaj sobie wytnę, żeby ładny kurs sobie zacząć. Trwa zapisywanie zawartości. No okej, zapisuj szybciej. Im więcej skosimy na odcinku, tym lepiej, nie? Czym wtedy mniej na live będzie do koszenia. Czy tak będzie od chuja do koszenia, ale... A, ja to robię, że tą rurę wystawił. Myślałem, że on jak się sam złoży, to... No, no dobra. Niech on sobie jedzie z tą rurą. Może nie urwie. No, te przyczepy na prawą sypią, no tak. Znaczy, ta przednia może na lewo, nie? Ale ja ustawiałem sobie na prawą, bo... Bo tak pasuje mi. Ogólnie tego transportu nie było w planach. Ale skoro już ma tyle procent, no to już się przejadę wysypać, tak? Już nie będę taki, Żyd. Pojadę się wysypać i tyle. I wrócę. I muszę chyba naokoło asfaltem dylać. No, bo tu jest... Bo tu jest bawełna. Bawełnę trochę zasiałem po to, aby było dużo balotów bawełnianych. No i w sumie tyle chciałem powiedzieć. A dam sobie czas na dwa, niech sobie leci trochę szybciej. Znaczy to trochę szybciej będzie ten olej przerabiać. Znaczy no, osunę się na olej, on, ale żeby ktoś się tutaj raz nie przyczepił. Chodziło mi o słowo przypierdzielił, jakby ktoś nie wiedział. Jak już pewnie nikt nie ogląda, ale wyrąbano to. Dobrze, ta seria już dobija do końca. Cieszy mnie to bardzo. Nie to, że źle nie lubiłem tej serii, tylko chodzi mi o to, że... Na początku grałem na tą serię, a potem tak... Już wiecie. Ostatnie, w sumie... Ostatnie dwa sezony chyba? Znaczy no może, no tak dwa sezony, jak już trochę, jak już zacząłem mieć te trzy kombajny. No już tak już trochę się odechciało grać. Bo to wie tam, no to. Bo ogólnie chodzi o to, że bardzo dużo muszę siedzieć poza odcinkiem, tak? Ewentualnie robić timelapse, tak jak mówiłem. Sobie nagrywać tam dwie godziny na przykład. Też dwie godziny tutaj timelapse'a, to tak naprawdę to... Dużo więcej bym nie zrobił na tym odcinku. Znaczy, no, trochę wiadomo, że więcej bym zrobił, tak, ale... Ale zbytnio tam dużej różnicy by to nie było. Ostatnio po odcinku, tutaj, jak miałem te siebie wielkie, no co mówię... No tu powiedziałem, że to będzie szybko dokończone. Mhm, tak, było szybko dokończone, że siedziałem, kurczę, jeszcze... Chyba ze dwie albo trzy godziny. No bo trzeba, wiadomo, było te nowe pola wyrysować. No i zasiać, nie? Ale zanim to się wszystko zwałowało, to ojej. I to przypominam, na trzy pary wałów jechałem. Bo jechałem na te dwa duże moje wały i tą dwunastkę wypożyczyłem wał. 12 metrów oczywiście. Ja to wałowałem i nie było końca.
A ja teraz muszę iść tutaj do Jandira. Bo nie chcę, żeby on zarypał w drzewo tą rurą. No właśnie, tak sobie przeczuwałem, że to tak może być. Ja chyba sobie jednak ten pierwszy objazd mu zrobię Jandirowi. Tak, ja mu zrobię, bo tyle to powinno mi starczyć miejsca w zbiorniku. No, a Lizard to tam praktycznie będzie tą sobie kończył, tak? No sobie to tam jest taki główny bardziej dodatek do odcinka, tak, niż koszenie. Właśnie to jest dobre, że są jeszcze się wysoko kosi, więc prawdopodobnie będę miał prosto do przejazdu. I się headerem nie powieszę. Ja tak kiedyś miałem tu podrównać, ale zapomniałem. Jak to całe, a widzicie, no. Teraz sensik się wysoko kosi, więc header idealnie sobie pasuje, nie? A, jednak nie pasuje. Ale dobra, tam już nie będę zbierał tego przecież. To jak tam lekko zostanie, to tam nic nie stanie. Bez przesady. Wiadomo, że to tam... Może te 100 kilo więcej bym miał słonecznika, no ale bez przesady już. Tak będzie wciół tego słonecznika, bo zasiałem tyle tego. Ale dobrze, cieszy mnie to, że ta seria się kończy. Naprawdę. No bo będę miał dużo lepszy łeb. Znaczy dużo lepszy łeb. Wiem, że to... Nie, to źle zabrzmiało. Ale chodziło mi o to, że bardziej będę miał głowę spokojniejszą, taką, że... Że o, znowu nie będę się tyle czasu siedzieć na tym, na serii, nie? Między odcinkami siedział. Będę miał więcej czasu, żeby sobie pograć na przykład coś z kimś, albo po prostu nagrywać w tym czasie kolejne odcinki. Albo po prostu mieć czas na live'a. Już teraz ostatnio. To na live'y staram się ogarnąć tę serię. Żeby po prostu coś było na live'ie, tak? Nasze to mogę sobie pogadać z wami. Najważniejsze jest to, że mogę sobie z wami pogadać, ale to nie o to chodzi też. Miło sobie spędzić czas. Na przykład ktoś nowy przyjdzie na kanał, ktoś tam pogada, coś tam napisze, ktoś na czasie i to tak mnie, to jakoś tak weselej sobie leci ten czas. Bo tak jak ogarniam save'a, to zawsze oglądam sobie chłopaków zamiast tego oczywiście. Albo odcinek od zera do farmera, albo... No po sąsiedzkę akurat sobie odpuściłem, a tam mam chyba z 10 odcinków do oglądania. 10 albo 12 znowu. Tam trochę się ich namnożyło znowu. No ale trudno. Kiedyś przejdzie ten czas na po sąsiedzku. Na pewno na razie chcę od biedaka, ale dobra, tu jeszcze ten zbiornik wejdzie. Więc na razie nie będę go tykał. Aha, on już paskami tutaj kosi, więc okej. Okay. O, patrz, Lizard skończył. 75 ton było. Dobra, wiecie co? Tak na szybko zrobię tak. Że tu sobie header odczepię. I teraz szybko się jeszcze tak na młyn. Znaczy nie na młyn, tylko na... No tutaj. Na pociągi, jak to chłopaki z MST mówią. Szybciutko się wysypać i znowu na... No i wysypane, nie? Mogę na ty godzinny odcinek zrobić dzisiaj, to nie ma problemu, nie? Bo już jest 20 minut, więc... Godzinę jak najbardziej. Tutaj te dwa pola będę się wykosić. Dobra, tu jest to, tu jest to. Dobra, zacznę tutaj od 23. Tego nowego kawałka. Tutaj niestety nie poszaleję, bo i tak jadę 25 i tak jadę 25, nie? Tam header akurat to złożymy o 27. A to przez to, że miałem podstawową 17 prędkość, a nie 15. I tutaj w sumie dużej różnicy nie będzie i metry w sumie trochę mniejsze są, nie? Bo tu jest 12 metrów.
te 12 metrów, a tamtym miałem 13,8. No zresztą trochę teren będę się poprawić chyba. No po prostu to zostawię i wyrąbane będę miał. I te dwa zbiory, to tam się nie opłaca tego poprawić. Bo siewnik i tak to przeciągnie siewnik, więc... Ciekawe, czy tych wszystkich pól moich teraz, co mam sężnikiem zasiane, co będzie ten kombajn kosił, czy on tego naraz nie zbierze na zbiornik, nie? W sumie nawet dobrze, żeby to zebrał na zbiornik, bo wtedy nie będę musiał go opróżniać. A jak nie będę musiał go opróżniać, to będę miał miejsce, żeby się olej tworzył, nie? A włączę sobie tego GPS-ka, jak już jest. W sumie tak sobie teraz myślę, że ja nie wiem, czy ja zdążę te dwa pole się skosić, nie? Ale jak nie zdążę, to trudno, co? Się na live skosi i tyle. Nie wolę, ten zbiornik musi wysypać, więc... Prawdopodobnie tutaj będzie sobie klas kosił. Znaczy klas, no to jest klas, no... Jakby nie było to klas. Przerobione, ale jest klas, no. Co prawda pod markę Lizard, ale jako model klasy, więc... Powiem wam, że tego sążnika tutaj jest od diabła, nie? I jeszcze więcej. Tu sobie zrobię poprzeczniak. I podkoszę sobie tam do równego. Czyli przyjadę tamten przejazd. Zobaczycie, jak teraz wystrzeli z rakiety. 202 na godzinę ten konwój może jechać, więc... No dość duża prędkość. I teraz poszli! Szybkie i wściekłe. Czy najlepiej tymi samymi śladami jechać? Nie no, oczywiście GPS wariuje się tam przy 60 już na godzinę, bo już zaczyna tańczyć lewo-prawo, nie? Więc nie na GPS-ie nie polecam jeździć. No i dobra, i tak to sobie leci, nie? Więc wielki zbiór słonecznika, tak? No fajna pogoda się jest, taka pochmurna, nie? Zawsze coś innego. To te pochmurne, tam gdzie słońce przebija i w ogóle fajnie to wygląda. O, pan! To żeś mógł wyrównać. A ja w sumie chyba na tym polu nie równałem nic. Tak mi się teraz przypomina, że chyba nawet nic nie równałem. Chociaż może trochę równałem tutaj. Nie pamiętam nawet. Bo to dość dawno ogarniałem. Znaczy, no oczywiście w styczniu, ale nie pamiętam kiedy. Dobrze ten... No dobrze, to seria się kończy, nie? Wiem, że gadam od 10 minut to samo, że ta seria się kończy, no ale... Taka jest prawda, no. No i dobra, widzę, że mój masę jest pełny, więc zaraz muszę go wysypać. Więc będę musiał zrobić małe co nieco. Dobra, tylko od gleby przy okazji sobie włącz. O, jasny ciul. Cała 30 do wapnowania. Tutaj to będzie do wapnowania. Tutaj 13 nie wymaga wapna. Tutaj to też nie wymaga wapna, bo to było wapnowane dopiero. Te pole za kosze to też nie, bo to jest nowe pole, więc na pewno nie może wymagać. A o, 35 wymaga wapna. Dobrze wiedzieć. No i dobra, 20 ton sącznika nakoszone, nie? Jakby nie było. Dobra, grzej kolego. Daj mi. Tutaj masa jabłek jest pełna. Znaczy, no prawie pełny. Jeszcze weszło 7 ton, ale bez sensu 7 ton dosypywać. Znowu na sklep się postaram tepnąć. Chyba mnie nie wysadzi. Dobra, wysadziło, ale... Ale na szczęście tak dobrze się trochę to spadło. Nawet bardzo dobrze bym powiedział. O, już 1000 litrów oleju jeszcze sąsikowego się zrobiło, więc spoko.
Dlatego też między innymi ten czas leci sobie na dwa. Nie wiem, że to tam za dużo nie dało, ten czas na dwa, ale zawsze tam lekko szybciej się produkuje, nie? No i to zaraz sobie kolejna będzie paleta zrobiona, nie? No i dobra. Tutaj ciągnik znowu w to samo miejsce, tutaj pod tory gdzieś tam. A teraz może trochę dalej podjadę. Bo ten gdzieś tutaj stał. A teraz podjadę mu tutaj. Po to, aby pociągu nie ryp... Nie wiem, pociągu nie rypnie, ale chodzi mi o to, aby tutaj, jak już będzie pod końcówką pola, żeby trochę bliżej miał do podjechania. Dobra, jeszcze trzeba skontrolować szybko. New Holanda. New Holanda? New Holanda dopiero ma ten zbiornik z panem. No spokojnie. O, patrz, nawrócił w tą stronę, na tą, którą chciałem. Przecież myślę, jeden przejazd w tym czasie. Dobra. Jeden przejazd chłop zrobił. Więc dobrze. No i teraz sobie dokoszę ten, powiedzmy, najdłuższy tutaj przejazd. No bo to jest w sumie najdłuższy ten przejazd, co będzie. No, a to już będę krótszy. To parę krótkich będzie. Nic nie wiem, prawdopodobnie chyba tylko ta pola skoszę. No bo wiadomo, trzeba jeszcze coś zjeść, nie? Jak to jest. Więc tak, to po tym polu będę kończył, no bo jest już 26 minuta. Co prawda powiedziałem, że mogę nawet godzinny zrobić odcinek, ale to... Nie bardzo. Tutaj przez to, że kombajn stał i widać takie żytki, nie? Takie... Porobione, no ale... No tam... Nie ma problemu. Siewnik przejedzie, nie byli być. To, że tutaj będzie lekko niedowiezione na maksa, to tam nic nie będzie wiedzieć. A tutaj też jest takie pocięte, nie? No i tak to wygląda. Tutaj jest koszone, tu jest koszone, więc... Najbardziej jestem zadowolony z tego, że klas kosi. Znaczy, no tam będzie kosił i kosił, no bo on tam ma dość dużą przyczepę po sobie. Więc on tam będzie jeździł i jeździł. Ale akurat za 40 minut skończy robotę, więc... O! Czyli za 40 minut klas pojedzie kosić tutaj, na 46. John Deere prawdopodobnie te... Albo tutaj John Deere pojedzie, bo on w sumie tą rurę ma rozłożoną. Chyba, że na zwykłym pracowniku nie będzie miał, no to... Tutaj będzie na pewno Lizard kosił. A tutaj... nie wiem. Dobra, coś tam jakoś rozplanuje się to. Ewentualnie Lizardowi ktoś będzie pomagał kosić, nie? Jak ktoś szybciej skończy. I tak sobie myślę, że jak ja skoszę na live te dwa pola tutaj... Albo to zostawię dla klasa. A ja tutaj zaraz sobie na opłocinku puszczę na to wielkie pole, niech już sobie kosi. W sumie to wielkie pole jest najważniejsze, żeby skosił. Więc tam sobie będzie kolega kosił. A tu na te dwa pola ktoś inny przyjedzie. Może i nawet John Deere. Zobaczcie, co tam. Wiadomo, to tam jest czas jeszcze, nie? O, widzi ta. Przejechałem w drugą stronę i zebrało, nie? Więc to takie jest tenderem. Jak w dobrą stronę się pojedzie, to zabierze, nie? I tyle. Dobra, klas jest pełny. John Deere też jest pełny. A ja mam pół pola. Nie, nie, co? Gdzie tu jeszcze do pół pola? Na wzroście trochę lepiej to wygląda. Dobra, ten sobie niech on złapał, więc dobrze. Kto jest zablokowany znowu do cholery? John? Nie, dobra. To przez przypadek. Ja słyszałem, że tam przyblokował lekko i widać, że przejechał. 40 ton słonecznika, więc elegancko sobie to idzie. Ta-da-da.
No już się mogę sobie przygotować. Tak? Robisz tak. I kliknę sobie już odcinek. No i dobra. Ja sobie to będę oglądał ten odcinek później. Jak skończę mój odcinek nagrywać. No, nie no, przecież nie będę już go, no bo nie zdążę, bo wiadomo. Nie chcę robić tak jak ostatnio zrobiłem. Że ja wrzucałem odcinek, a takie lagi były na live, no bo wiadomo, przecież internetu podwójne idzie, tak? Bo na wrzucanie odcinka jeszcze na live'a. A wtedy to głównie live na tym cierpi. To, że tam się odcinek dłużej wrzuca, to tam wyrąbane to, nie? Ale... Ale bardziej chodziło mi o to, że live dostaje po dupie, no bo ja ja byłem na miejscu, a live był cofnięty o 300 km, nie? Czyli jakieś 10-15 minut do tyłu. To tak wiecie. No ale to jest dobre, że jak klikniesz S, to on od razu praktycznie, że miejsce staje. Więc to jest o tyle dobre. Dobra, gender kosi, klas kosi, więc... W sumie jak widzicie, tutaj klas ma trochę do koszenia jeszcze, nie? Gender to S. Ale klas ma chyba najwięcej do koszenia, a potem New Holland. Bo gender ma trochę mniejsze pole, więc genderowi się udało. Tylko, że gender już jedno skosił, ale co prawda małe, ale skosił, tak? Ja tutaj moim wizardem trochę wielkie pole skosiłem. No bo tu chyba z 6 albo 7 hektarów było na tym kawałku. Teren 14 hektarów tu niby jest. No ale to jeszcze dużo wystaje. Więc myślę, że pola z 8 hektarów mogło być. 8-9 hektarów mogło być. Wystarczy podejść na pole i będę wiedział, ile pole hektarów miałem. No, 7,70. No to dobrze mówię, że 7 hektarów. Ja powiedziałem 7 albo 8, tak? Ja powiedziałem, nie, ja powiedziałem 8 albo 9, ale jakoś tak powiedziałem. No i trochę się pomyliłem, no ale tak... W sumie ta pierwsza teoria na 8 była najlepsza chyba. No bo tam było 7,70 na to. Tak to wyglądało. Pół pola jest skoszone. W sumie te dłuższe część pola jest skoszona, teraz to będzie ta trochę chudsza, więc... W sumie powinna trochę szybciej pójść. No, zobaczymy. Myślę, że do wpół do się wyrobię. Ja chciałem ogólnie w tym czasie dwa odcinki nagrać, bo ja chciałem nagrać tutaj 40 minut odcinka i jeszcze iść na N-Click, ale już wyrąbane, nie idę nigdzie. Miałem na to po prostu czas. No i teraz jak pójdę sobie jeść, to już praktycznie te kombajny będę kończyć, nie? Ten skończy, ten pewnie skończy. No tak to jakaś będzie, chyba że szybciej mi się przyczepy skończy tu. O, trochę go potrzepało, ale... Ale wyszedł z opresji, jak to się mówi. No kurde, jednak to jest trochę duże pole, nie? Jakby nie patrzę, to trochę pole tutaj jest wielkie. No ja chciałem na odcinku te trzy pola tu machnąć. W sumie jakbym nie kosił tej soi na początku, przez 20 minut, no myślę, że te 3 pola dalej wszystko bym obalił, nie? Jakbym tej soi tutaj 8 hektarów prawie nie kosił, no to bym to na spokojnie obalił. To w tym momencie bym tutaj kończył te pola kosić. Pewnie już by tutaj kosił. No ale wiadomo, trzeba było soję skosić, nie? Też nie chciałem samego sącznika robić, no bo to też nudno by było, a tak to chociaż są trochę soi, to też trochę inaczej, nie? Tutaj trzy długie chyba się dostały z tego co widzę.
Tak na szybko, nie? O, trzy długie, to dobrze powiedziałem. No. I tak. To już mniej więcej orientacyjnie widać, nie? A tu już się będzie dużo lepiej kończyć kolejny przejazd. Bo już będzie trochę krócej. A jak już będzie krócej, to wiadomo, że szybciej się nawróci, tak? No ale mówię, naprawdę, dobrze. Cieszę się. Cieszę się, że teraz będzie dużo kasy z tego słonecznika. No się nazywają słonecznika. Co tu rośnie? A tu rośnie ten, to gówno, dobra. Wiem co tam rośnie. Pasterniak, ale ja go nie będę zbierał. Wiesz, może? To ja może jakbym sobie dodał takiego homerka? I do zbioru bawełny? Dorzucić? Dorzucić do czasu zbioru bawełny? Bo w sensie bawełny też trochę będzie do zbierania, nie? Więc jakbym dorzucił do tego pasternia? Bo w sumie... A, jedna pole jest, dobra. Jedno pole do zbierania pasternaków, więc... To w sumie nie takie małe aż, nie? Tam ze 4 hektary pole będzie. Więc ze 200 ton pasternaków by dało, nie? A 200 ton po 500 powiedzmy? No to niby 100 tysięcy, nie? No głupie 100 tysięcy, ale... Ale w sumie na zakończenie serii to by się przydało. Bo trochę w teren utopię. Bo trochę... Znaczy w teren... No tak, no w przekształceniu terenu tutaj, żeby tą górę zniwelować tutaj, żeby tak jakoś fajnie to połączyć. To ten las pewnie trochę będzie ścięty, a może cały będzie wycięty, zobaczę. Tutaj tak będzie. Tutaj to będzie takie malutkie pole. To będzie takie jedno. To te dwa pole będą takie jak pewnie 27. Nic większe od 27 to nie będzie. A najgorsze jest 34 do roboty, nie? Bo to jest takie malutkie, że tam nawet się nie chce coś tam jeździć, nie? No to tam wjeżdżasz 2 minuty i wyjeżdżasz. Do sobie. Ja chyba nawet jak siałem bawełnę kiedyś, to ja chyba na to mierzyłem stoperem i tam wyszło chyba minuta 50, zasiałem całe pole, nie? 18-metrową ciemnikę, więc... No, ktoś tu kołem przygniotł. A to ja przygniotłem, jak nie wracałem. W sumie nikt inny tutaj nie mógł tego przygnieść. No, 80 ton słonecznika, więc na spokojnie to sobie idzie. Znaczy, idzie zapierdziela, w sumie bym powiedział. A nie idzie. Oby ten Big Boot się tam w tle nie złapał, ale jak będzie, to nie. Ale chyba się nie złapał, na szczęście. To mogę to nawet zobaczyć szybko. Screenshot. No, otwórz mi tego screena. Dobra, ale zanim screen się otworzy, to ja muszę tutaj nawrócić. Te ze 3 przejazdy jeszcze zostały. Na 13.4. Spokojnie, synu. No. A to nie będzie widać. Nikt się nie kapa. Lejo. Nie, zrobię te 4 przejazdy, są 3. Znaczy, no tu po lewej 3, ale to jest tym 4, nie? No więc za 2 minuty będzie koniec odcinka i to mi się podoba. 41 minut będzie, więc coś takiego. Więc to jest standardowa długość. Dłużej nie ma co robić, bo... Nie wiem jak tam... Niech on pewnie prawie pełny już będzie. Ciągnik, oczywiście. A tam już trochę zbiorników wysypał, nie? No tam chyba ze 3 razy się sypał, bo 4. No to jak 4, to jest 60 ton już na pewno jest nakoszone. Na 60 ton to jest, kurczę, cały zestaw. To ten kruk tam wysywa.
Alicantka. Bien. A zapisałem. To dziś. Tararara. A Bronek Malajewa oczywiście. Znaczy już dawno miał, bo to chodzi mi oczywiście o piątek. Bo to, że ja mówię, że Bronek teraz Malajewa, to jest wiadomo już dawno i nieprawda. Znaczy, była prawda, ale nie w tym momencie oczywiście. Nie wiem. Ury, co tu jest? Wolni, synek, wolni. O, dobra. No dobra, nie? Co mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się i cieplutko i pa, pa.